Witam Was serdecznie i zapraszam Was na przepis na wędzoną, marynowaną fasolę, taką w stylu barbecue. Wszystkie składniki, również makroskładniki i przepis taki pisemny macie w opisie pod tym filmikiem. I znajdziecie tam też linki do podobnych filmów, ponieważ była już u mnie fasola marynowana w stylu greckim oraz pieczarki marynowane w stylu wędzonym barbecue. Więc jeżeli jesteście fanami tego typu smaków, to zachęcam Was do zajrzenia w opis. A teraz przechodzimy do przepisu. Przygotowania zaczynamy od ugotowania namoczonej wcześniej fasoli. Ja zwykle robię to w szybkowarze, a w międzyczasie podsmażamy sobie dwie cebule na łyżce oleju, a w osobnym naczyniu, ja to robię w słoiku, mieszamy wszystkie składniki marynaty, czyli koncentrat pomidorowy, whisky, ocet jabłkowy, sos sojowy, musztardę, melasę, sól, paprykę wędzoną, dym wędzarniczy w płynie i dwa ząbki czosnku. Następnie do podsmażonej cebuli dodajemy ugotowaną już fasolę, później zalewamy to wszystko tą mieszaną marynatą i podgrzewamy, mieszając przez jeszcze około 5 minut. Później to wszystko studzimy po to, żeby te smaki porządnie się przegryzły. Wystarczy dosłownie kilka godzin i zajadamy. Najlepiej smakuje na zimno moim zdaniem, ale na ciepło też jak najbardziej da się to jeść. Także to wszystko. Mam nadzieję, że Wy próbujecie ten przepis i że Wam się podobał. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!